Hej, 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 tu Park Maszyn, hej. Myślałem, że powiesz falubas. Witamy serdecznie, kochani, na naszym kanale. Na początku chcielibyśmy podzielić się z wami i podziękować również za coś bardzo ważnego dla nas. Tak, za okrągłe 200 subów nie spodziewaliśmy się w najśmielszych snach, że w tak krótkim czasie dobijemy, gdy nasza ta malutka rodzinka, no już nawet nie malutka, bo jakby tak 200 osób, Darku, u ciebie w salonie zasiadło, to... Znaczy, to nie wiem, czy w tych najśmielszych się nie spodziewaliśmy, bo ja tam kilka tysi, przepraszam, widziałem, ale rzeczywiście to bardzo miło. No to jest właśnie zresztą większość... szerokokątne myślenie Amerykanów, także ja jestem bardzo skromny tutaj, tym bardziej, że przebywam. To jest bardzo skromnie jak na amerykańskie standardy, przepraszam bardzo. Okej. Dobrze. No i proszę, już przerywa, tak, bo jeszcze do głosu, tak, żeby te dwie minutki były dla niego. Więc zapraszamy jeszcze szerszym gronie, zapraszajcie swoich znajomych, każde te 200 osób może zaprosić jeszcze 4. Te 4 zaprosić 4 i robi się jak w Amwayu. No tak, ja powiem tak, my widzimy, kto ogląda, w sensie i ci, którzy nas subskrybują, to nas oglądają, ale mamy całą rzeszę podglądaczy, podsłuchiwaczy, którzy nie subskrybują, a oglądają i to namolnie bardzo wiele naszych materiałów oj, i pierwszej, oj. I ekstraligowych. Więc słuchajcie, bardzo chętnie was przyjmiemy do siebie, do naszego grona, więc dajcie nam suba po tym odcinku, jak jeszcze nie daliście. Będzie nam bardzo miło po prostu. Będziecie też mieli na nas wpływ, jeśli chodzi na nasz content poniekąd, prawda, Patryku? Tak, nie wstydźcie się tego, hashtag tego Parku Maszyn, bo o, tutaj ten Park Maszyn, myślę, tak jest. Nikt się nie będzie wstydził. Tak, oczywiście, bo przecież zachęcamy do komentarzy, które czasami możemy też wykorzystać przeciwko wam, także uważajcie. O. Ale najchętniej wykorzystamy je dla, czy wobec nas, z tego względu, że pomożecie nam po prostu dostroić się trochę do waszych wymagań. Na przykład ci, którzy z was oglądają i pierwszą ligę, czy macie też takie poczucie, że może tam też chcielibyście zobaczyć na przykład jeden duży zbiorczy odcinek z czasówką, rozpisane wszystko, jak ktoś chce kliknąć w ten mecz, to akurat ogląda sobie ten, który go interesuje, ale wolelibyście po prostu mieć to w jednym miejscu, czy nie? Bo no, my się nudzimy po prostu i gdzieś tam szukamy, a wolimy szukać, ale nie dziury w całym. Tak, no, Darek się nudzi po obiedzie, a ja już zarwanym snem. A ty w pracy. Tak, no. Tak to jest, jak się siedzi koło... W ogóle nie śpisz, to jeszcze Patryka nie znacie, ale siedzi biedak na Słowacji teraz i wszyscy już tam tną komara, a ten już się do pracy szykuje, no, za chwilę. A ja komary wybijam, bo już teraz cieplej jest i latują się tutaj do tych świateł, tak. Te ćmy wszystkie. O, patrz, tak jest, kochani, miesiąc leci. Nie, żart. To tyle tytułem wstępu, tak jest, kochani. Zapraszamy już na pierwszy mecz, oczywiście, derby małopolski, Tarnów podejmuje Krosno. Liga dwóch prędkości, zespoły z dwóch różnych biegunów, no ciekawe. Czy świadczy o tym wynik? 44-46, Unia Tarnów, Wielki Krosno. Darku, kochani, co myślicie na temat tego meczu, na temat tego wyniku? Czy tutaj coś wskazuje na... Czy to jest jakiś papierek lakmusowy co do tej ligi w tym roku? Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Rzeczywiście, jeśli chodzi o tydzień temu, to co się działo na torze w Krośnie, to tam rzeczywiście to była Liga Dwóch Prędkości, to były dwa różne bieguny, choć mało polskie, ale jednak no, między nimi aż 30 punktów różnicy było. Tu jest tylko dwa, nadal na korzyść Krosna, ale mimo wszystko mi się wydaje, że to jest jakby jakieś przełamanie tego Tarnowa. To nie było to 40, powiedzmy, nie wiem, u siebie 2 do 48 z Gniezdem, to nie był ten zespół, tutaj już jakieś tam promyki były. Ten Iversen, ten Tangate, oni mnie nie zaliczyli w tym roku, dzwony, nie mieli najłatwiejszego sezonu, świadczy o tym no, generalnie spadek w średnich, zwłaszcza u Tangate'a. Natomiast jeśli chodzi o Krosno, to tutaj jednak, no to nie było, powiedzmy, no, przyzwyczaili nas do 50 punktów i tak dalej, to nie było 60, ale też nie było źle, więc chyba w obie strony można powiedzieć, że Tarnów gdzieś jest taki promyk nadziei tutaj, a z drugiej strony Krosno nadal jest tym Krosnem, które zwyciężyło pierwszą rundę. Tak, a przede wszystkim Tarnów prowadził do połowy zawodów, więc to jest też ważne podkreślenie. Tak że jest. Jednak, i teraz pomyślmy sobie, że faktycznie mamy tutaj połowę miesiąca, no już tam nie wiem, wybierzcie sobie za kogo sami i jaka to jest wtedy drużyna, bo to nie jest tak, że czy Iversen, czy Tangate pojechali mecze życia, chociaż no, otarli się o naprawdę świetne wyniki tutaj.
Szczególnie Iversen, te 12 plus 1 to... No to naprawdę jest coś pozytywnego i 11 punktów Tangate'a, chociaż obydwoje w 6 startach, więc to nie są wyniki jakieś tam z najwyższej półki, ale to już jest to, od czego się oczekiwano od nich na takiej średnim poziomie meczu, czy taką średnią, żeby mieli w sezonie. Oprócz tego jakby był taki miesiąc na przykład za Muroczka, który coraz słabiej jednak się spisuje, przede wszystkim u siebie to już nie jest ta armata. Ten stabilny Koza, co teraz muszę się chyba, Darku, z tobą zgodzić, że on coraz stabilniej, bo te 7 plus 2 naprawdę porządny, porządny wynik. Bober 4 i no jakoś to wyglądało naprawdę, chociaż no wiadomo, juniorzy mogli troszeczkę lepiej, chociaż jednak ten juniorski wygrali, ale to też jest tak, że te wilki krosne, jak kiedyś już mówiliśmy, to jest taka trochę Unia Leszno Ekstraligi, czyli seniorka spoko, nawet bardzo fajny, rozwijający się i coraz lepiej jeżdżący Wojdyło na U24, ale juniorki jednak nie ma. Tak jest, no i w tym roku to był pierwszy mecz, w którym to podwójnie i w ogóle chyba wygrali w tym sezonie, nie wygrali jeszcze meczu juniorskiego juniorzy z, przepraszam, biegu juniorskiego juniorzy z Tarnowa, a tutaj wygrali podwójnie, no i w stosunku pojedynku juniorskim było 6 plus 1 bodajże do 2 tylko i wyłącznie na korzyść właśnie Tarnowa. Zgodzę się z Patryku z tobą, pierwsze te 5 zbiegów zwłaszcza to były takie wymiany, można powiedzieć, taki lekki sparring bokserski, potem jednak kluczowe dwa dzwony od Krosna. W biegu 6 Tangate przegrywa z mega silną parą, czyli Musielakiem i Szczepaniakiem, która potem znowu powtórzyła to z Iversenem w biegu 9. No i potem już zaczęła się tak naprawdę od biegu 11 jednak zaczął się taniec, bo tam wygrali dwukrotnie 4-2 Krośnianie, no i nie pomogło to podwójne zwycięstwo w biegu 15, ale widać było nabuzowanie takie pozytywne właśnie u Iversena, u tego Tangate'a po niemrawym początku, no tylko Mroczki brakuje tu. W 14, tak, bo zrobiło się naprawdę ciekawie, 41-43 i no, można by powiedzieć, że dwie takie wielkie armaty jadą na ten 15 bieg, gdyby nie to, że jechał tam między nimi, no niestety, Musielak. Libiedyw też miał świetny mecz tego dnia, ale jednak tutaj to zero, a Tobiasz się spiął na tyle, że no nie dał wyrywać sobie tego i swojemu zespołowi tej wygranej. I tylko tak naprawdę moim zdaniem warto pochylić się i trochę pogłaskać tych kibiców Unii, bo widać, na co byłoby ich stać, gdyby nie to, co się dzieje w klubie, nie te problemy finansowe, teraz odejście niedługo, który złożył dymisję prezesa klubu, więc naprawdę tak tutaj są takie zawirowania, które bez których naprawdę to mógł być jeden z największych kandydatów do awansu, a tak to mamy, co mamy. I dalej zerowe punkty, jeśli chodzi o tabelę, zamykają ją, a oczywiście na drugim biegunie jest zespół Wilków Krosno, którzy, no, metamorfoza to mało powiedziane. To taka rewolucja Magdy Gessler po pierwszym meczu, że no, wszyscy tam chcą teraz zjeść. Tam mamy przede wszystkim czterech zawodników, którzy zawsze coś robią i tak od wielu meczy tak naprawdę, jak dwóch jedzie super mecz, to tych dwóch coś tam jednak, te solidne okolice 7, 8, nawet 9 punktów dobijają do nich. Oczywiście ewenement to mecz z Tarnowem u siebie, tam o wiele więcej, piątka cała praktycznie podstawowa pojechała. Janik oczywiście wyskoczył, tutaj właśnie juniorzy nie wyskoczyli, Waszek Milik, no tutaj jest właśnie ten klucz, chyba jednak warto oddać Daniela Jeleniewskiego, skoro nie chcą się na niego zdecydować gdzieś, nawet do Gdańska, Patryku, sugeruje, ale do tego przejdziemy jeszcze, bo być może, chociaż no, w każdym bądź razie Milik też ma problemy z tą nierówną jazdą, on potrafi świetnie wyskoczyć, tam był wyścig, kiedy naprawdę którego wygrał, gdzie tam widać było tą prędkość i tak dalej, ale potem jakby się gubi, on jest chyba za gorącą głowę ma w tym wszystkim jednak mimo wszystko. Bardzo cieszy na jednak ta stabilna średnia Szczepaniaka, zwłaszcza, który robi kapitalną robotę od czterech meczy jako doparowy, nominalny. No i Wojdyło, który rzeczywiście po tych przejściach, kiedy pamiętamy miał skończyć karierę jakiś czas temu, no wyrasta na jednego z najlepszych U24 w lidze. Strasznie nie lubię tak słodzić tym, co wygrywają wszystkie mecze, więc trochę jakbyś chwalił tak całą linię. Przegrali jeden, nie musisz. Całą nie musisz linię obrony tej i jakbyś Real Madryt zaczął chwalić, że świetnie, że sobie Benzema radzi w tym sezonie, biedaczysko. Ale to nie są, to nie jest mój drogi Real Madryt, to jest Leicester City.
Ale z tego sezonu mistrzowskiego. Z tego sezonu mistrzowskiego, tak jest. No i to tyle, kochani, jeśli chodzi o mecz. Z Wasilewskim na ławce. Dobra, tak koniec. Zapraszamy na, niedługo otworzymy kolejny kanał, tam będzie o piłce nożnej, której tak oglądamy, że to tyle, kochani, jeśli chodzi o mecz Unitarnów, która podejmowała i przegrała 2 punktami z Wilkami Krosno. Start Gniezno, Row Rybnik 49-41. Udany, ale połowicznie można powiedzieć rewanż Gnieźnian za porażkę w Rybniku. Patryku, do Gniezna wrócił beton, ale nie taki jak w Zielonej Górze, a Rybnik wydaje się, że kąsać chciał, wyprowadzać akcje zaczepne, ale chyba zabrakło tutaj ząbków. Ja teraz dośladuję, jak może sobie po tym meczu chodzić Mirosław Jabłoński. A szczególnie mógł sobie tak pochodzić, podreptać troszeczkę. On już nie musi tak wysoko po tych wysięgnikach w Lublinie, jak właśnie komentował. Że może podreptać sobie w miejscu, w takiej pozie właśnie na tym wysięgniku, bo naprawdę pojechał mecz no, na pewno sezonu i pokazał, że to nie jest tylko tak, że jak ostatnio były jakieś komentarze, że on nie ma co podpowiadać innym zawodnikom ustawień motocykla, bo nikt nie waży tyle, co on. Że oprócz tego, że tak jest, może, to jednak no jest ta moc. Jest ta moc. Mirek się jeszcze nie skończył, chociaż coraz lepiej mu idzie na tym froncie dziennikarskim, na pewno, komentatorskim, to jednak tutaj jeszcze czuje ten tor, czuje to, ma to jeszcze w żyłach, to jeszcze nie zgasło. I pewnie jeszcze jak zacznie jeździć jego syn, tak naprawdę to jeszcze pewnie nieraz i zdubluje tego swojego Mateuszka. To wtedy się Mirka pod 13 czy 5 da. Tak, a jak mówiłeś, postrzypywali, ale nie udało się, bo w końcu cały zespół pojechał świetnie. Tak naprawdę razem z juniorami, taki troszeczkę, jak już porównujemy wszystkie zespoły do ekstraligowych, to taki Motor Lublin to był, można powiedzieć, bo nikt się za bardzo nie wybił, chociaż oczywiście świetny Oskar Pfeiffer, ale poza tym Pfeifferem nie było żadnej dwucyfrówki, a znowu ciężko się do kogoś przyczepić, może ten Kildemant, ale on też tak troszeczkę powoli chyba tam po tych stłuczkach wraca, też walczył, też 5-1 raz przywiózł, więc naprawdę to wszystko fajnie wyglądało, a Rybnik, no właśnie, jest wyżej w tabeli, a jednak przegrywa. No tutaj ciekawie się zapowiadało, trochę jak w meczu Polonii Bydgoszcz z Łodzią, gdzie też się lali i też o tym posłuchacie, ale były takie wymiany tutaj w pierwszej serii, ale potem wydawało mi się, że nastąpiła taka względna mała stabilizacja ze wskazaniem lekkim na Gniezno, bo tam od 4 do 9 tak naprawdę biegu jechali bardzo blisko siebie i rzeczywiście Rybnik nie miał argumentów, żeby tam strasznie lać to Gniezno, ale z drugiej strony nie było aż tak źle, że woził non-stop ogony. No i dopiero potem ta ucieczka Gniezna od 10 biegu, kiedy tam 4 kolejne to były 4-2 i no i już prawie witali się z gąską, można powiedzieć. No gdyby nie to, że witał się z gąską tylko 2 zawodników, a szczególnie jeden, Darku, nie wiem czy kojarzysz, bo ja już zasypiam sobie z tymi słowami na ustach, Sergiej Łogaczow, bo tak dokładnie wymawiał to nazwisko. Długo to będziemy wszystkich wymawiali we właściwej intonacji, tak jest. Łogaczow. On pokazał klasę, naprawdę był klasą dla wszystkich i dla siebie. 15+1 plus Kacperek Gomulski, który ostatnio też odwalił numer i 2 trójeczki przywiózł w biegach nominowanych. Tutaj też pokazał Livi Pazul, więc tak naprawdę oni tylko ciągnęli ten zespół, bo no niestety Holta bez formy, Jensen, to nawet ciężko o nim wspominać, bo to jest forma, można powiedzieć, juniorska, a żeby nie powiedzieć Wiktora Juniora Trofimowa, bo zrobili tyle samo punktów, więc naprawdę to był zespół 2 zawodników i to nawet nie, że długo nic, tylko po prostu nic już dalej. No tak, Siergiej Łogaczow miał kapitalną końcówkę i ta jego akcja z biegu 14 był nie do złapania. W biegu 15 no, wydarł bonusa, można powiedzieć, więc to jest rider meczu bezsprzecznie. Runa Holta zamienił się trochę z Kasprem Gomulskim, jeśli chodzi o mecz poprzedni z Gnieznem, ponieważ w sensie u siebie, bo tutaj no, najgorszy mecz odjechał, a rzeczywiście jeśli chodzi o Jepsena Jensena, to on wygrywał tak naprawdę punkty tylko na Lahtim zdobył, tak? Przegrał 2 razy po 5-1 i też nawet nie poradził sobie z bardzo słabym, jak to wspomniałeś,
Peterem Kildemantem. Starał się strasznie Wiktor Trofimow, ale to wystarczyło tylko na ewentualnie jeden bieg w porywach do dwóch, natomiast na rozkładzie tylko Jakobsen tak naprawdę, potem punkty na Czapli. Juniorzy zawiedli strasznie tutaj, bo gnieźnieńscy do jakichś tam tuzów nie należą mimo wszystko. Czapla coś tam ostatnio pokazywał, że u niego to idzie w górę. Studziński nie jeździ na miarę swoich możliwości, nie tego jeszcze po nim się... Chociaż 4 punkty to nie jest źle, zrobił swoje, można powiedzieć. Ale to był pokpiony troszeczkę, szkoda właśnie tego, że tutaj nigdzie rzadko w tym Rybniku jedzie tak 3 zawodników przekonywująco i przy braku juniorki to potem wychodzi. No właśnie to jest taka słaba zapowiedź tego, co może się dziać z tym zespołem w najbliższych kolejkach, bo naprawdę utrzymują się wysoko może w tej tabeli, bo nadal są na 3 miejscu i mają tyle samo punktów, co Malesa Ostrów, ale no właśnie, jak będzie tych takich w top więcej, to mogą się obsuwać, tym bardziej, że no mówiliśmy, że będzie ta liga wyrównana i od 2 do 7 miejsca są 2 punkty różnicy. Chociaż oczywiście Gdańsk ma tych meczów najwięcej odjeżdżonych z tego zestawu tych 6 drużyn, ale jednak to jest minimalna przewaga, więc tutaj poza tym Tarnowem to chyba nie można skreślać nikogo, jeśli chodzi o walkę o playoff. To fakt, tym bardziej, że nawet Gniezno może sporo napsuć tej krwi, bo mamy Frederika Jakobsena, który zazwyczaj w okolicach 2 się zakręci. Jedzie poniżej swoich możliwości w tym roku, tu też zgasł na 3 ostatnie mecze po całkiem fajnym początku. Ale jak się obudzi tego Petera tak na, powiedzmy, solidne 9 punktów, 10 nawet, myślę, że on jest w stanie to robić, to kwestia Kildemant i Lahti. Wiadomo, Kildemant chyba jeszcze po upadku się nie pozbierał, a Lahti ten sezon jedzie tak, nie widać u niego strasznie nawet takiej woli walki, nie gryzie tego toru. Być może wie, że po prostu nie ma czym i jedzie jak ma co pod sobą, jak wygra start, to świetnie. No ale dzisiaj mimo wszystko Lahti te 8 punktów przekładanie zrobił, ale co, na rozkładzie był Łogaczow, na rozkładzie Jabłoński i Pfeiffer też, a to no, zwłaszcza Oskar Pfeiffer, przecież to jest lider i chyba drugi najlepszy Polak w pierwszej lidze. Tak, więc no mówimy, tak jak mówiliśmy, wyrównana drużyna, cały zespół jechał i to może zaprocentować, jeżeli taką formę utrzymają właśnie w tych kolejnych meczach i może być zapowiedź tego, że mogą walczyć o coś więcej i wcale ten Rybnik nie musi być takim faworytem, jakim był przed sezonem, a już na pewno ostatnio, kiedy też tam dość wysoko wygrywał, także bardzo ciekawy i coraz ciekawie się robi w tej pierwszej lidze. Tak jest, natomiast jeśli chodzi o tę rundę, Patryku, to Gniezno jedzie do Krosna, a Rybnik podejmuje u siebie Polonię Bydgoszcz. Jak widzisz tutaj szanse obu zespołów? No, ta rosnąca forma Gniezna na pewno zwiastuje ciekawy mecz, chociaż pewnie przegrany jednak w tym Krośnie. Dokładnie nie pamiętam, jak to było, czy oni już jechali ze sobą, czy to jest rewanż teraz, czy nie, bo z tego, co kojarzę, to niektóre zespoły w pierwszej lidze nie odjechały nawet meczów z drugiej kolejki, a jeden mecz nawet jeszcze z pierwszej się nie odbył, więc tam tych rewanży to może się pogubić. No jak, czekaj, no nie pamiętasz tego biegu, kiedy to Korrida po Gnieźnieńsku i Wertepy? No tak. No nie, no to w takim razie faktycznie to już bonusu tu nie ma. Wiem, ale nie dziwię się, że to w ogóle wyrzuciłeś ten mecz z pamięci. A Abramczyk, co? Za chwilę będziemy mówić o ich meczu, więc tam jest Gała powracający, tam jest nowa świeżość u pana Zęgoty, więc też wcale Rybnik nie musi być takim 100% faworytem tego meczu. Tym bardziej, że nikogo w tym roku nie leje. Thriller, kino akcji, przygoda. To jest to, co na pewno wyróżnia ten mecz spośród tych wszystkich rozegranych w miniony weekend. Proszę Państwa, Polonia Bydgoszcz, Orzeł Łódź. Co tam się działo? 48-42. Wynik całkowicie nie oddaje tego, co działo się na torze. Darku, choćbyś zmienił się teraz w Tomasza Zimnocha i zaczął wymieniać tylko poszczególne biegi, to już można byłoby poczuć ten dreszczyk emocji, który mieli kibice obu zespołów, czyż nie? Cześć. Zacząłeś tak filmowo, że myślałem, że zaraz zaczniesz w stylu One Man. Ale rzeczywiście do biegu 13 nie było w tym meczu remisu. Wow. To był iście bokserski pojedynek tak naprawdę, ale na żurzel, nie na rękawice, bo było oko za oko, ząb za ząb, mega zmotywowani goście. Wiadomo, że w Łodzi nieodjechany został ten mecz pierwotnie,
siódmej rundy, więc nie wiadomo tak naprawdę było, jak te zespoły się prezentowały na swoim tle. I w zasadzie oprócz jednej kontrowersji, i mam tu na myśli wykluczenie Marcina Nowaka, bo tam było nieporozumienie Bellego i Zęgoty i tam nie chciał wjechać w Grzesia ten zawodnik, to ten mecz był tak naprawdę, pomimo tej walki na łokcie, można powiedzieć na kolana, w tej żulowej MMA, bardzo, ale to bardzo fair. Tak, właśnie, to też szacunek dla zawodników, dlatego, że przy takich emocjach jednak powstrzymywali się, jednak to była dość jak na żużel, właśnie dżentelmeńska walka do końca i te wymiany ciosów, jak mówisz, były takie, że no te ciosy w żużlu jednak bolą, to nie jest tak, tam nie ma uników. Dostaniesz tak. 5-1, to masz tu wszędzie jest poniżej knockdown. Pasa. Tak, więc tutaj było tak właśnie 4-2, 5-1, 5-1, potem 2-4 i tak można by tak naprawdę wymieniać, potem znowu 5-1 i znowu, i więc tak naprawdę jakby podsumowywać tą dramaturgię i zrobić takie wykresiki a propos tego, kto tam do takiego wyniku się doczołgał, to chyba 9 bieg, 29-25 to był najbliższy ten, a tak, potem... Tak, tak, tak. Jest to jakby, remisu nigdy nie było, ale no mogło być, bo jak było 1-5, za chwilę mogło być drugie 1-5, a no jednak zawodnicy nas zaskakiwali co bieg. A którzy najbardziej zaskoczyli? Tak jest, Bydgoszcz jak na gospodarza meczu przystało, oczywiście oprowadziła ładnie Łódź po swoim torze i były tam mocne ciosy, można powiedzieć, w drugiej już rundzie, w sensie drugiej serii. W pierwszej to takie właśnie, przepraszam, w pierwszej serii były trzy mocne ciosy Bydzi na początek, 4-2, 5-1, 5-1. Potem kontrofensywa Łodzi była, tam wpadka sędziego, potem nie mieli dość i znowu tam w tej kontrofensywie jednak zginęli lekko od własnej broni. Łódź przegrała w stosunku 2-1 te biegi, potem odrobiła sobie, no i potem stabilizacja w końcu w tym meczu nastąpiła w biegu 11 i tam już po 4-2 nikt nie pojechał tak naprawdę. Tak, i ten właśnie tragiczny remisowy bieg 13, w sensie, że oj. No nic się nie działo, nuda, flauta, panie. Nic. Nikt nic nie powiększa, nikt się nie zbliża, nikt nie goni, ale to tak żarty na bok, przechodząc do zawodników oczywiście zwycięskiej drużyny, to no właśnie tak, Darku, tak sobie pomyślałem dzisiaj, no tyle lat na żużlu, ale czasami takie nawet no, prymitywne tematy przychodzą na myśl, jak to ocenić zawodnika, który jedzie cały mecz świetnie i nagle przewozi śliwkę w ostatnim 15 biegu, gdzie jadą najlepsi zawodnicy z całych zawodów. No nie ma to sensu, zgadzam się z tobą, bo tak jak ja sobie robię te statystyki, to zawsze jak Grzesiu Zęgota na przykład w tym meczu, bo chyba do niego pijesz, że tak, dla ciebie tak. To jest rider meczu, rzeczywiście przebudzenie Grzesiu już wyglądał tak, jak mi się wydało, jak wyglądał w ostatnim meczu, gdyby tam nie jechał w złych miejscach o złej porze na tym torze. Natomiast jeśli chodzi o tutaj ten aspekt, to ja zawsze sobie robię na przykład takiego ptaszka, stawiam przy zdobyczy punktowej na czerwonym kolorze, znaczy, że był świetny mecz, ale gdzieś tam wpadka była, która nie zaważyła na wyniku i tak bym te zero rozpatrywał, więc de facto choć Bellego zdobył więcej punktów, zresztą Bellego jest w ogóle cichociemnym, najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o zespół bydgoski, jeśli chodzi o średnią. Ale mimo wszystko to Grzesiu Zęgota, można powiedzieć, jest bohaterem przynajmniej. Tak, i podciągnął ten zespół jako to kapitan, jak to właśnie powinien robić w tych chwilach, kiedy taki Tarasienko ma słabszy mecz, któremu ostatnio jakoś czkawką się odbija na początek sezonu, te wybitne wyniki na początku, gdzie, tak, gonił, tak, tak. Gdzie gonił tego swojego kolegę Kułakowa, a teraz no, niestety spada w tych średnich. I Gała, nasz ozdrowieniec pokontuzyjny, który dwa pierwsze biegi fajnie pojechał, potem no, widać było, że jednak jeszcze może kondycyjnie nie domaga, może jeszcze tak z tymi przełożeniami tak nie trafia na koniec, ale do tego dokładając oczywiście świetnego nadal Liagera U24 z trzema trójkami w tym meczu, to była drużyna na medal. I ten Przyjemski, który w debiucie, trójeczka, proszę bardzo. Tak jest, no to jest występ na 4+, tak naprawdę, bo nie dość, że w fajnym stylu wygrał z dużą przewagą, zresztą w ogóle tam się spoglądał na Nikodema Bartocha, którym również należą się brawa, bo podwójnie wygrany bieg juniorski, a Nikodem jednak nie jedzie w tym roku, tak jak wszyscy by pewnie tego i on sam chciał i chcieli, ale
Mimo wszystko potem jeszcze był bieg przecież, kiedy tam punkty na Sroce zdobył, ale było tak, że w tym za zero też jednak starał się kąsać, przez chwilę tam był przed zawodnikiem gości. I tu się naprawdę należą te brawa. Stanowił ten zespół monolit, dzisiejszy zespół Grudziądza. Fajnie się go oglądało, nie jest okazałe zwycięstwo, ale mimo wszystko to jest poezja żużla, to co dzisiaj widzieliśmy. Tak, tak. A szczególnie te dwie wielkie, ogromne wieże, jak kiedyś Twin Towers w zespole z San Antonio Spurs, czyli Brady Kurtz i Norbert Kościół, którzy zrobili 13 plus jeden bonus w 6 startach, obydwoje takie same wyniki. Oni ciągnęli ten zespół tak naprawdę jak w tym Rybniku, Łogaczow i pan Gomulski. Tak. Więc tutaj trochę podobny ten mecz, chociaż ta druga linia, można powiedzieć, troszeczkę więcej tych punktów zdobyła i cały zespół przez to o jeden więcej też, o jedno oczko. No ale właśnie, ten Becker wygrał bieg, ale oprócz tego nie świecił za bardzo, tak jak ostatnio błyszczał w każdym meczu tak naprawdę i no, zazdroszczą i zazdrościli Adamowi Skórnickiemu tego zawodnika. No i Łoktajew, no niestety, tutaj dobrego słowa nie można powiedzieć o tym panu, ale o Dulu już jak najbardziej. Tak, Dul zresztą zalicza chyba, o ile to jest, pamiętam, trzeci mecz z rzędu, gdzie powyżej 3 punktów zdobywa. To najlepsze to był w Krośnie, jak pamiętamy. Natomiast tutaj mimo wszystko ten Dul kolejnego seniora ma na rozkładzie na wyjeździe. Wcześniej był Patryk Wojdyło właśnie we wspomnianym Krośnie. Tutaj 4-2 z Gałą jechał z Nowakiem, pojechał z Adrianem Gałą na 4-2 i to mimo wszystko... Tak naprawdę, no i w biegu siódmym przed Aleksandrem Oktajewem przyjechał, więc to też świadczy o tym, że no nie wiem, może to akurat Oktajew był taki wolny. Na pochwałę na pewno zasługuje Brady Kurtz, który po tym średnim zeszłym sezonie tutaj jednak się odnajduje w tym i to będzie lider z prawdziwego zdarzenia. I zresztą ta Łódź się świetnie prezentuje i ten dzisiejszy mecz pokazuje, jak to jest mocny zespół tak naprawdę, że teraz jak sobie pojadą, jeśli chodzi o 9. kolejkę z Gdańskiem, to... No, licz się ze słowem, kolego, tutaj nie... To będzie, to powiemy o tym w kolejnym segmencie. O, uniżonie, tak, o proszę, jak to potrafisz się tak zachować. Jest. Ratuje mnie, bo też studiowałem w Gdańsku, także... Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze dwa słowa a propos Bydgoszczy, bo Bydgoszcz z kolei w następnej kolejce jedzie do Rybnika i patrząc to, co się dzieje, jak ten zespół nabiera rumieńców, właśnie Gała, jeśli jeszcze się będzie... ten rekonwalescent rozwijał, w sensie ta forma będzie rosła i Przyjemski będzie pięknie punktował w tych biegach juniorskich, to ja się boję o resztę z ligi, bo to może być rozpędzona lokomotywa i naprawdę, tak jeszcze o tym nie myślałem, jak mówiłem o tym meczu przy okazji Rybnika, od tego meczu z tego tygodnia, ale no, mają się o co bać zawodnicy Marka Cieślaka, bo tutaj przyjedzie naprawdę coraz to więcej znacząca chyba w tej lidze Polonia Bydgoszcz. Tak jest, która właśnie będzie, ma całkiem nie najgorszy terminarz, jeśli chodzi o rundę rewanżową, więc i to chociaż pytanie właśnie, są tacy waleczni teraz wszyscy, że ta Bydgoszcz otwiera się od tego, po tym pierwszym wyścigu otwiera się prawie w ogóle cała szeroka na wzdłuż i wszerz. Więc ciekawe, jak to dobrze, że nie robią toru pod siebie, tyle powiem. Albo dobrze, że robią pod siebie, bo na takim aż fajnie takie widowiska widzieć. Tor robią pod siebie oczywiście. Tak jest. Dobrze, dziękujemy. To był właśnie mecz najlepszy, można powiedzieć, top mecz tej kolejki. Tu zamiast wstępu oddam pole Patrykowi. Powiem tylko, że na uwagę zasługuje fakt, że w torze został zrobiony nieco inny tor niż zwykle i było wyprzedzanie. Działo się, no ale jednak gdańszczanie, można powiedzieć, że w tym meczu, jak na gospodarza rzadko przystaje, mieli gest. No w Gdańsku naprawdę i restauracje otwierają powoli, także... Gościnność na najwyższym poziomie, zapraszamy na morze. A tu można powiedzieć, że jeszcze był weekend za pół ceny chyba, bo brali co chcieli. Pamiętam te weekendy na Starówce, no nieważne. Patryku, powiedz mi, odnieś się do tego toru i powiedz mi, co to takiego my oglądaliśmy w tym Gdańsku? Mecz żużlowy pierwszej ligi, bodajże polskiej, w której walczyło dwóch No nie wiem, bo ten Gdańsk to tam zawsze lubiał, wiesz. Tak, ale
Nie wiem, jak to zacząć, bo tak nabudowałeś, że coś wielkiego powiem. Ja uważam, że ten mecz miał kilka, a przynajmniej dwa oblicza. A przynajmniej tego Wybrzeża Gdańsk miał świetny zmysł techniczny i zmysł taki, no taką smykałkę do zagrań wabank Staszewskiego i miał kompletnie tak naprawdę rozjechanych jak żaby zawodników GKS-u w biegach nominowanych, bo było różnie, było ciekawie, początek był naprawdę, zapowiadał powrót w końcu tego gdańskiego teamu do zapowiedzi przedsezonowych, do tego, że będą walczyć. Kułaków był jak Sajfudinow za najlepszych czasów, czy jak Leon Madsen u siebie, kiedy nie ma wpadek. Jamruk był taki jeszcze, no powiedzmy, nie to samo, co w poprzednim meczu, gdzie praktycznie bronił i ten 14 punktów przywiózł, ale tutaj też dwójeczka z bonusem, dwójka, ale najważniejsze, kapitan jechał kapitalnie. Oprócz tego, że tam no, w drugim biegu miał troszeczkę farta, bo ta dwójka z bonusem to tak naprawdę mógł przyjechać trzeci, ale była wpadka, oczywiście defekt przeciwnika i niestety dla oczywiście Malesy tam zamiast 4-2, zamiast 3-3, przepraszam, było 5-1, ale jednak jakby nie było do tego biegu nominowanego, bo tutaj właśnie czasami można, tak właśnie teraz wycofuję się z tych swoich słów, które mówiłem jeszcze przed chwilą, że czy warto zawodnika oceniać na podstawie tego, co jedzie w ostatnim biegu? Tylko jeszcze przede wszystkim, jak to jedzie? To znaczy, tak? Jeżeli to jest mecz o życie i tam jest szala, się w tym biegu decyduje, no to tak, moim zdaniem, w tym przypadku dzisiejszego meczu. Ja się zastanawiałem, jak to będzie i od razu mi to pachniało trochę remisem, bo w pierwszych pięciu wyścigach tylko dwukrotnie wygrali tak naprawdę gdańszczanie. Trzymali się blisko tak naprawdę dwoma punktami, bo tam był 5-1 w trzecim biegu, Jensen z Pieszczkiem, przepraszam, w którym to było, tak, Kułakow z Jamrogiem, pojechali z Hansenem i Klintem na 5-1, ale potem właśnie te 5-1, to szczęśliwe w siódmym. I najmocniejsza, najsolidniejsza seria w Gdańsku to była ta ostatnia przed nominowanymi, tam 6 punktów dorobili. To wyglądało już naprawdę, że wtedy chyba coś załapali i wiatr w żagle i ten Pieszczek jechał kapitalnie, bo chociaż raz tam szczęśliwie miał punkty, ale na przykład w biegu, który to był, no był taki chyba w siódmym, to on ratował tam wynik, pamiętam, czy w którymś, gdzie jechał tylko właśnie Jensen i Grucha i no w każdym razie coś tutaj mylę. Natomiast mimo wszystko to wyglądało jak Krystian nie z tego sezonu, to zgadzam się z tobą. Właśnie i ten Jensen też miał te swoje przebudzenia, na Kułakowa nie było mocnych, no tylko ten Szostak no, zapowiadał jakiś thriller na końcu, tylko nie wiadomo było, czy on w nim wystąpi, bo jechał znakomicie i co tak naprawdę pierwszy taki cios, z którego, po którym nie mogliśmy się podnieść, to jest bieg 10. Przez długi czas, bo tam przyjechał przed Klindem i okej, Finhage jechał za Kruche, ale no, że Jamruk przywiezie tam jedynkę z juniorem i to junior będzie o dwa miejsca przed nim. Do tego się chyba nikt nie spodziewał, tym bardziej na miejscowym torze. Potem znowu, tak jak powiedziałeś, fajne uderzenia w tych 12-13 i wydawało się, no chyba nawet nikt, no nie wiem, w najśmielszych snach nie myślał o tym, że to można oprócz punktu bonusowego ewentualnie wywieźć jakiś meczowy, jeśli chodzi o kibiców, zawodników, czy też włodarzy zespołu z Ostrowa. A jednak. No tak, tak jest. Tutaj języczkiem uwagi mimo wszystko jest bardzo słaba, chociaż bardzo waleczna i niesamowicie efektowna, widowiskowa przede wszystkim postawa Jakuba Jamroga, bo druga średnia, druga strzelba w zespole, średnia ponad 2 punktów dzisiaj zrobił, można powiedzieć tak, no 6 plus 2, 8 na 5 startów, to nie jest za wiele. Kapitalne show w biegu trzecim, kiedy tam minął za jednym zamachem Klinda i Hansena, ale potem no, zawiódł ten bieg 10 kluczowy, jechał tam z Finhage na Szostaka właśnie i Klinda, no i dogrywka biegu 14 i znowu nie uporał się z Szostakiem. Przepraszam, poprawka, w sensie tam była szansa na rewanż. Tak, ale to teraz można dwa słowa o torze. No, wydawałoby się, że ten tor z czasem on się zamykał. Tam już tylko
tak naprawdę chodził start. Jako startu nie wyjechałeś na pierwszym miejscu, to nie było mowy, żeby kogokolwiek uprzedzić, była tylko jedna ścieżka z tego, co było widać. A każda inna to było albo zakopywanie się, albo wyjeżdżanie za daleko, albo wewnętrzna. To nie jest w ogóle Gdańsk na co dzień? No nie, bo Jensen tam potrafi tak objeżdżać na zewnątrz. No dobra, dobra, Jensen, Kołaków może faktycznie przeważnie te starty wygrywa, ale jednak jak nie wygra, to dogania i przegania. Chociaż może to jest wtedy ta różnica tych dwóch czy trzech prędkości, czy klas zawodników, to już tam nie będę teraz się zagłębiał w tym momencie, ale widać było, że z czasem no nie ma nic. I to pokazało właśnie te biegi nominowane, że tak znakomicie spasowani z tym torem, jak właśnie Pieszczek i Kułaków, no przecież ta odległość między dwójką najstarszych zawodników chyba tego meczu, a dwójką gdańszczan, no 26-letnich, młodych, rześkich, pełnych werwy, siły zawodników, to nie wiem, to było 50 metrów, 60? Tak, tak. To naprawdę to tak samo, to tak jakby w biegu juniorskim jechał Lampard z Cierniakiem właśnie na Gryśmińskiego i Szulista, a to były dwie najlepsze pary tego meczu i tak naprawdę lepiej punktowo wyglądała gdańska para i wydawałoby się, że tak to się skończy, że przynajmniej ten mecz wygramy, ale co się stało? Tak, no właśnie. Kilka rzeczy się stało, przede wszystkim właśnie ten Seba Szostak, czyli najlepszy junior w lidze, w pierwszej lidze żużlowej, średnia 1,9, 21 średnia. Pierwszy mecz, który Ostrów nie wygrał, 5-1, do tej pory wszystkie podwójne dzwony były, a teraz 3-3. Nie wiem dlaczego Kacper Grzelak pojechał zamiast Jakuba Poczty, który ostatnio robi furorę w tym Ostrowie, mimo wszystko pokazał się ze świetnej strony dwukrotnie. Ale mamy tutaj jeszcze Tomasza Gapińskiego i to jest dla mnie taki cichy bohater. Na rozkładzie naprawdę miał najlepszych zawodników Wybrzeża w tym meczu. Fajnie wygrywał, to naprawdę wyglądało przekonująco. Kapitalna średnia, 5 z bonusem na ostatnie dwa starty. I jak to się oglądało? Aż łezka w oczach, jak potem mechanicy i włodarze i zawodnicy wybiegli, zaczęli rzucać sobie w górę jednego i drugiego tych właśnie starych wyjadaczy, a potem oni na końcu sobie rzucili się w ramiona, no naprawdę, no najlepsze tak czasy. Jest. Szkoda, że na meczu nie mogą być, bo myślę, że chociaż tym bym się tu wzruszył, jak to ten Ostrów ładnie ten mecz zakończył i tak jak te stare Wygi jeszcze mają taką radość z tej jazdy i ten remis tak wyszarpali w niesamowitej końcówce tego meczu i tak jak właśnie ten bo tylko powiedziałem o tym, że zagranie wabank, oczywiście Szostak, który znikąd nagle, wcale nie patrząc na punkty, został wystawiony w wieku 14. Tak samo Hansen, który wcześniej przegrał z Jensenem i tutaj znowu na Jensena i tak naprawdę nie mieli nic do powiedzenia, ani Jambruk, ani właśnie Duńczyk. To było bardzo zaskakujące w przypadku Sebastiana, bo jemu nigdy w młodzieżówce nie szło dobrze na gdańskim torze, a tutaj go odczarował. Tutaj pozostaje w przypadku Gniezna naprawdę do sprzętowi, czy nie wiem, coś zrobić, żeby ten Nikolaj Klint jechał na miarę swoich możliwości, bo oprócz Ostrowa. Tego defektu tam i tak nie było kolorowo. Zawiódł mimo wszystko Oliver Bernson, bo normalnie robi około 2 punktów, a tutaj praktycznie no, ciutkę ponad połowę tego w 3 biegach i został 4 i został zastąpiony potem. Ale pomyśl sobie, Patryku, co to byłby za zespół, gdyby ci zawodnicy się tak właśnie troszeczkę dociągnęli. Walasek jedzie mimo wszystko swoje w tym meczu, jest ten Gapa, a ich lider jeździ z 8 i 16, czyli Patryk Hansen w lidze średnia ponad 2-1. Powiem ci, to jest taki Lambert, można powiedzieć. No tak, tylko tak naprawdę to powinno być. Chodzi mi o teoretyczną, wiesz, czy oni mają szansę do końca, do tej 14 kolejki gdzieś tutaj jeszcze naprawdę. No właśnie naprawdę pytanie, bo chyba z tego co kojarzę, a gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mam dobrą pamięć do roczników, to jest Walasek to jest 7-6, Kapiński to jest chyba 8-2, tak. Mniej więcej, więc no tak. Pytanie jak oni sobie poradzą w tej końcówce sezonu, jeżeli będą tak szaleć i tak będzie od nich zależało to, że tam i stres i wycieńczenie fizyczne, jeśli będą gonić tą właśnie rzeczone play-offy.
Chociaż oczywiście teraz ciężko mówić, że coś gonią, bo są na drugim miejscu, ale to, no, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, 2 punkty różnicy są między drugą drużyną a siódmą, więc tutaj jeszcze będzie pewnie na żyletki do końca. Ja tu bardziej patrzę z tej strony gdańskiej, że to tak naprawdę powinno być po meczu, to powinno być jakieś po tym 8-punktowej przewadze, 14 powinien być na przykład 4-2, 15 też 4-2 albo 3-3 ewentualnie i spokojny bonus wywieziony. I w ogóle nie mamy o czym gadać, tak? I no oczywiście tak. Dałoby się pochwalić tych staruszków z Ostrowa, ale jednak tutaj odrodzony jakby nie było kapitan, bo tak trzeba powiedzieć, 11 plus 1 to jest to, co chcemy od Wieszczka w domu. Ale pytanie o zmysł taktyczny pana trenera, bo okej, zapytany, czy ktoś się spodziewał, że po dwóch zerach i po odebraniu startu w trzecim biegu Górhalskiemu przez Finhage, czy on, że on pojedzie czwarty raz i że wygra? Nie. A ja bym powiedział inaczej. Ile razy będziemy rotować tymi zawodnikami? Naprawdę. Jak już postawiliśmy tego Górhalskiego, to jedźmy nim do końca sezonu. Tak jest. Niech faktycznie Finhage wyjeżdża wtedy, jak będzie jakaś kontuzja, że naprawdę będzie jakiś dramat i zawodnik powie sam, że nie chce jechać, a nie wtedy, kiedy on w momencie, kiedy zamyka się cały tor i jest tylko start i ma genialny start. Przecież on z taką ogromną przewagą wygra wtedy z Hansenem, w tym swoim biegu trzecim, że ja bym stawiał właśnie na niego w tym 14, bo jechał na tego samego zawodnika, a nie dawać Jensena, który przed chwilą, no właśnie to można gdybać, tak, bo może jeszcze Jensena to bym dał, ale nie tego Jambroka, który jakkolwiek walczył, to ze startu już tak naprawdę w ogóle nie wychodził. Tak, więc tak, tak. Tutaj tak, wiadomo, 15 by nie ruszał, bo gwiazdy jadą, więc o tym nie mówię, ale ten 14 Gruchalski jak najbardziej. Trzeba było tylko pomyśleć, co się dzieje z torem, co się dzieje z zawodnikami, kto, jak i do tego doprowadzić, po prostu, żeby wystartował tam. No ale było jak było i moja mama załamana po meczu, kolega też z rodziną, też psy wieszali. A ponoć nawet jeszcze zawodnicy nie wyszli do kibiców, którzy wiernie czekali, żeby im pomachać. Także to też. A się im nie dziwię, bo kilka razy z Gdańska wracałem z meczu, to ja też nie wiem, czy bym wyszedł. Drugi żart, jaki chciałem włożyć, to taki, że tego Finhage powinni najlepiej do 14 biegu, jak już mecz jest wygrany, ale to nie w tym sezonie. Wybacz mi to. Ale mimo wszystko zgadzam się z tobą, bo to było takie wystrzelenie Miśka jak Daniela Kaczmarka w zeszłej poprzedniej rundzie, kolejce i aż się prosi takiego Michała nabudować go po prostu, bo to nie jest zawodnik, który nie potrafi jeździć, przypadkiem się znalazł w tej drużynie. Ja bym go zawsze miał jako, na podorędziu jako U24, nawet w Ekstralidze wziąłbym go za wielu zawodników, którzy tam jeżdżą. No, nic. No właśnie, tak to mamy, jak mamy kolejne jeszcze na koniec tak jest, kolejka 9 drużyn. Właśnie ta rzeczona Łódź już wcześniej, która podejmuje Wybrzeże i Malesa Ostrów, która podejmuje, no już można powiedzieć, Spadkowicza z Ligi, czyli Unię Tarnów, ale no to, że nie mają żadnych punktów teraz, to nie znaczy, że nie skończą z jakimś fajnym wynikiem, może nawet dwucyfrowym. Ja im tego życzę i będzie pewnie walka, bo naprawdę ta Unia się odradza i Ostrów też nie może sobie tak po prostu odpychać tego meczu. Tak jest, żeby to ich nie uśpiło, bo to jest czwarty nieprzegrany mecz. Tak naprawdę 3 zwycięstwa i remis z rzędu dla Ostrowa, więc na odwrotnym biegunie Gdański zakłada się, że jeszcze niestety te przedłużą szansę, bo Łódź jedzie nie tak, jak ją wskazywaliśmy w tym roku, ale zobaczymy, co będzie. Także to tyle, jeśli chodzi o ten segment, kochani. Wybrzeże Gdańsk podejmowało dziś Ostrowie. Ostrów, jak to się mówi wśród kibiców Wielkopolski, 45-45. Normalnie w tym momencie naszego odcinka, kochani, żegnamy się z wami wspólnie, razem z Patrykiem, ale okazało się, że mojemu koledze z Gdańska zużyły się służbowe gigabajty i ta Słowacja po prostu mu te internety odcięła. Szczęście w nieszczęściu, że na koniec poprzedniego segmentu, także wszystko się nagrało. Tak czy siak, kochani, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko pożegnać się z wami, podziękować jeszcze raz za subskrypcję tych, którzy nas oglądają, ale nie subskrybują. Poprosimy grzecznie, żeby jednak to zrobili. To nam pomoże dotrzeć do innych też ludzi. No i też mamy w ofercie oczywiście nie pierwszą ligę, ale także mecze ekstraligowe. Dojdzie Grand Prix. Także serdecznie zapraszamy do wchodzenia w kontakt z nami, do sugerowania nam różnych rzeczy, do dzielenia się opinią nie tylko na sprawy żużlowe, ale na formułę na przykład naszych odcinków. Za to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Dziękujemy. To tyle, jeśli chodzi o ten weekend żużlowy i zapraszamy już po kolejnym. Cześć!